nawet rodzinom patologicznym czy trudnym szuka się jakichś dróg rozwiązania, daje im się szansę, oddala jak najbardziej moment zabrania dziecka. Chce się im się jak najbardziej pomóc, a mi nikt nie chciał. I od razu zabrali dziecko. Chwiluszkę masz? Nagle przychodzi wniosek z MOPR-u, że Laurę natychmiast trzeba zabrać. No ale natychmiast, bo co? Co się takiego wydarzyło? Właśnie, to jest niepojęte. Wszędzie pojawia się określenie zaistniały okoliczności. Jakie? Nie wiem. Dostałaś papiery, kwalifikacje do tego, żeby zostać rodziną zastępczą i co dalej? Była to niesamowita sytuacja, bo dostałam telefon, że właśnie otrzymałam kwalifikacje, odbyła się komisja, no i kilka godzin temu urodziło się dziecko w szpitalu i od razu zostało porzucone. I żebym się spokojnie zastanowiła, czy bym przyjęła takie dziecko. Oczywiście nie powiedziałam od razu hura, tak, jest. Oczywiście zastanowię się. Przeanalizowałam, czy jestem w stanie tak przeorganizować swoją pracę i dostosować warunki w domu, żeby jak najszybciej to dziecko, ale na spokojnie, też rozważnie wziąć ze szpitala. No i się zgodziłam. To był bardzo krótki czas. Ludzie mają 9 miesięcy na przygotowanie się na rodzicielstwo, a tu w ciągu 7 dni ona musiała przewartościować swoje życie, priorytety, przygotować wszystko, co niemowlęciu jest potrzebne. No i dała radę. Wysiadujesz pieluchy? Państwo traktujecie Laurę jako... Jako wnuczkę. Ona jest naszą wnuczką, nawet jeżeli nie jest prawnie. Uśmieszek. Jak ją pierwszy raz zobaczyłaś, to jakie były myśli? Ja nie powiem, że to były od razu jakieś myśli matki. Ja nie jestem jej mamą biologiczną, ale to było cudowne dziecko, którym trzeba się zaopiekować. Ja po prostu, mi się serce krajało, że ono przez ten tydzień leży sama w szpitalu, więc ja ją musiałam tam wcześniej odwiedzić. I sobie pomyślałam, zmienię, co trzeba w swoim życiu, żeby ona miała jak najlepiej. No, ale ćwiczę. Była wolontariuszką w Ugandzie, Indiach, na Madagaskarze. Ma wyższe wykształcenie, własny gabinet. Jest fizjoterapeutką i terapeutką sensoryczną. Pracuje głównie z dziećmi z niepełnosprawnością. W ubiegłym roku podjęła się opieki nad Laurą, wcześniakiem z ryzykiem FAS, czyli alkoholowego zespołu płodowego. Jak doszło do zabrania tego dziecka? Nie ma odpowiedzialnych, bo MOPR dostał donos, uznał, że ich obowiązkiem jest natychmiast zareagować i przynieść dziecko, a sąd zaufał temu, co MOPR powiedział. A MOPR powiedział, że ich nie interesuje, czy to jest prawda, czy nieprawda. Jest donos, to my od razu przenosimy dziecko do zawodowej rodziny zastępczej. Nie ma tutaj odpowiedzialności. Myśmy zareagowali, ale dlaczego? Co takiego nie grało w tej rodzinie, że trzeba było odebrać natychmiastowo dziecko? O szczegółach nie mogę pani powiedzieć, od tego jest sąd. Sąd ale o tym zdecydował, wasza opinia, sąd ma argumenty. Tam jest opinia wasza sądu. Wasza opinia była kluczowa, bo to na podstawie waszej... Tak jest. Myśmy uznali, że dziecko nie jest właściwie zaopiekowane tak, jak być powinno. Jakie są zarzuty w stosunku do tej kobiety? Dotyczą one nieprawidłowości w wykonywaniu opieki nad dzieckiem. Czyli ja niestety co? Muszę odmówić udzielenia odpowiedzi na to pytanie, gdyż odpowiedź mogłaby naruszać prawo prywatności. Postanowienie zostało wydane w kwietniu, natomiast rozprawa, na której zostaną przesłuchani świadkowie, na której zostanie przesłuchana moja klientka, została wyznaczona dopiero pod koniec października. Zabrali dziecko w 15 minut, bez weryfikacji, żeby za pół roku zastanawiać się i rozważać, czy to była dobra decyzja.